wieczorem tak, chyba gdzieś 21, 22, przyjechał transport i dokwaterowali nam nowe koleżanki. I to była Alina Mucha, stąd z kopalni Wujek. Alina była w straży przemysłowej na Wujku i aresztowano ją za to, że kazano jej pilnować tych dwóch żołnierzy, których górnicy rozbroili i zaprowadzili na kopalnię, na wartownię. Oni byli jak gdyby, prawda, aresztowani przez górników tym razem. Alina ich pilnowała i przyjechała Basia, żona obecna, druga żona Andrzeja Rozpłochowskiego. Wyglądały obydwie strasznie, bo je trzymali gdzie, nie wiem, czy na Kilińskiego, no mniejsza z tym, nie będę mówiła tego, bo nie wiem. Basia przyjechała z wysoką temperaturą. Usta miała całe we wrzodach i w strupach z gorączki. Była chuda, jak to był po prostu szkielet obleczony żółtą skórą. I pełno strupów i wrzodów tutaj wokół ust, na twarzy. Alina Mucha wyglądała nie lepiej. Jak nam Alina jeszcze mówiły, że trzymali je bez jedzenia, co najwyżej o chlebie i wodzie. Ala jak dostała od nas kawałek chleba i troszeczkę tego, co miałyśmy na święta, bo tam jeszcze dziewczyny jakieś symboliczne paczki dostały, to całowała chleb i się rozpłakała. Jak nam zaczęła opowiadać ona, co widziała na własne oczy, co się działo tutaj na Wujku, to był szloch i płacz całą noc do samego rana i jeszcze na drugi dzień. To ja jeszcze teraz gotowa jestem w stanie się rozpłakać, jak to będzie we mnie się działo do końca życia. Nie zapomnę tego. Ja jeszcze tego do końca nie odreagowywałam. Odreagowywałam to w Sejmie, odreagowywałam to w Komitecie Budowy Pomnika, ale tego chyba do końca życia nie będę w stanie zapomnieć.